w Szkocji moim zdaniem nie jest drogo. Proszę się nie sugerować zarobkami w Polsce i cenami w Szkocji. 960 gramów, czyli powiedzmy kilogram takiej wieprzowinki bez kości z tłuszczykiem, 4,60. 7,65 za 12 rolek. Wersja double. Krewetki, które użyję do tej sałatki, to jest 170 gramów, 3 funty za taką torebkę. Ale się dzisiaj zimno zrobiło i ja, no nie powiem co, takie mroźne powietrze wczoraj chwaliłem, we wczorajszym filmie chwaliłem dzień, że jest ciepło jak wiosna, dzisiaj już jest tutaj odczucie 0 stopni. Witam Was, Marcin Szymański, vlog, jesteście na kanale Bez Ściemy i dzisiaj Wam powiem o zakupach dla rodziny takiej 2 plus 1, czyli taka jak moja, ja, moja żona i nasz 13-letni syn. Ile wydajemy na zakupy dla takiej właśnie rodziny 2 plus 1, jak wspomniałem, my robimy zakupy codziennie i mamy właśnie taki system codziennych zakupów, dzięki temu jesteśmy w stanie kontrolować nasze wydatki na zakupy, nic się nie marnuje, nic nie wyrzucamy do śmieci. I uważam, że oszczędzamy. Pokażę Wam przykładowe ceny w sklepie tutaj w Szkocji, w Edynburgu konkretnie, a dzisiaj idziemy do Tesco, więc będziemy się wzorować na cenach w Tesco. Jeśli chodzi o produkty w Tesco, nie są one najtańsze, ale też nie są najdroższe. Tutaj niedaleko mojego miejsca zamieszkania jest taki wielkie Tesco, naprawdę wielkopowierzchniowy sklep. Wszystko jest pod ręką. Także w jednym miejscu mogę zrobić całe jednorazowe zakupy. Moi drodzy, nasz system zakupowy to jest robienie zakupów codziennie. Ja wiem, że to się nie sprawdza w przypadku osób, które mieszkają powiedzmy poza miastem i muszą dojeżdżać do supermarketów, bo wtedy bardziej Wam się opłaca zrobić zakupy na kilka dni czy na cały tydzień i nie musicie powiedzmy wydawać pieniędzy na paliwo, żeby codziennie dojeżdżać do tego marketu. Natomiast mieszkanie w mieście, w dużym mieście, czy to w średnim, czy nawet w małym mieście w Wielkiej Brytanii, moim zdaniem najlepszym systemem zakupowym jest robienie zakupów codziennie. Ja wiem, że teraz ktoś sobie pomyśli, ale ja pracuję, nie mam czasu i tak dalej. No ja też pracuję, moja żona też pracuje, a powiedzmy tam znajdujemy rano, czy tam wieczorem czas na to, żeby zrobić zakupy codziennie, bo ten system w naszym przypadku sprawdza się najlepiej i ten system powoduje, że wydajemy mało na zakupy, oszczędzamy w cholerę pieniędzy miesięcznie i nie wyrzucamy nic, no bo próbowałem takiego systemu kupowania na kilka dni i za każdym razem się zdarzało coś, że coś zgniło, coś się zepsuło, coś musiałem wyrzucić albo czegoś kupiłem za dużo. I powiedzmy, no i to straciło datę ważności. Kupujemy codziennie dokładnie to, co w danym dniu potrzebujemy i co będziemy potrzebować na śniadanie następnego dnia. Przeliczałem to na różne sposoby i to jest dla nas najlepszy sposób. Oszczędzamy dzięki temu pieniądze, ponieważ codziennie mamy dokładnie to, czego potrzebujemy. Ktoś może teraz powiedzieć, a skąd wiesz, czy nie będziesz potrzebował jeszcze innego, czegoś innego? No bo po prostu wiem, co będę danego dnia jadł. I ten film jest też dla osób, które chcą poznać ceny w UK, jakie są ceny artykułów spożywczych w UK, jak właśnie wyglądają te koszty robienia zakupów w UK, więc pokażę Wam, ile my wydajemy na zakupy każdego dnia. Taka rodzina, jak mówiłem, 2 plus 1 i będziecie mogli sobie obliczyć, ile Wy będziecie wydawać na zakupy, bo macie powiedzmy w rodzinie jedno dziecko więcej, dwoje dzieci więcej, albo po prostu jesteście singlami, więc łatwo sobie też przeliczycie, ile to dla singla wyjdzie. A więc moi drodzy, pierwsze co wezmę, to wezmę jabłka. To są klasyczne brytyjskie jabłka. One kosztują 1,60 funta, ale jak masz tak zwaną klapkartę, kartę, na którą zbierasz punkty, teskowską kartę, to kupisz je za 79p. I nie jest to jakaś promocyjna cena, tylko to jest tak naprawdę cały czas. To jest chwyt marketingowy tak naprawdę. Ta cena 79p jest cały czas. Więc jabłuszka. I przypominam, że to są moje dzienne zakupy, czyli to, co robię codziennie. I dokładnie tyle pieniędzy na żywienie wydajemy codziennie. Tyle, ile dzisiaj wydam. Taki rachunek, jaki dzisiaj zobaczycie, to tyle codziennie wydajemy. No oczywiście to jest uśredniona. To jest sałata lodowa. Dzisiaj będziemy
dzisiaj na obiad będziemy jeść po prostu taką sałatę z krewetek. Sałatkę, prawn salad oni to tutaj nazywają. Po prostu sałatka krewetkowa do tego. Jeszcze zobaczycie dalej, co wezmę. Ona kosztuje 43 pensy. Tam za 1 funt to była rzymska sałatka. To nie jest tak, że generalnie codziennie to samo kupuję, tylko dzisiaj kupię jabłka, to jutro nie będę musiał, ale jutro na miejsce jabłek kupię na przykład banany, bo wczoraj kupiłem banany, to mam jeszcze banany na dzisiaj. Rozumiecie, co mam na myśli? Czyli tak jak mówię, tak naprawdę pokazuję system zakupów, żeby zaoszczędzić jak najbardziej. Moim zdaniem wypróbowanym przez 11 lat, od 11 lat tak robię zakupy. I jednocześnie dla osób, które są zainteresowane cenami życiem w Szkocji czy w ogóle w Wielkiej Brytanii, no to macie okazję zobaczyć. Więc pokażę Wam parę rzeczy, których dzisiaj nie będę kupował, ale pokażę Wam, ile kosztują. Na przykład cytrynki, 30 pensów za jedną sztukę. Pomarańcze, 2 funty za kilogram. Teraz jakieś soki, takie tańsze soki, funt 25, tutaj jest litr, ale to są takie kiepskiej jakości soki. Lepszy sok to macie 3,60. Jest to taki gęstszy sok, no, lepszej jakości, krótszą datę ma, więc jest lepszy zdecydowanie. Teraz kupuję taką kiełbasę z kurczaka, to jest 100% mięsa z kurczaka i ona kosztuje 2,80. Ta kiełbasa z kurczaka z firmy, której widzicie, 100% mięso z kurczaka, kosztuje 2,80. Oczywiście nie chcę, żebyście tu się też sugerowali konkretnymi produktami, które ja kupuję, bo to, co ja kupuję, to niekoniecznie musi być najzdrowsze, więc pokazuję Wam tylko przykładowe ceny po prostu. Pokażę Wam pierś z kurczaka, ile tu kosztuje, chociaż my osobiście bardzo rzadko jadamy pierś z kurczaka. Bardziej takie rybne owoce morza. No, taka kiepskiej jakości, tutaj macie, już Wam mówię, ile tutaj macie, no, za kilogram jest 5,77 funta, za kilogram takiej kiepskiej jakości piersi z kurczaka. Natomiast tutaj macie już lepszej jakości piersi z kurczaka, organiczną, ona kosztuje 15 funtów za kilogram. Papryka czerwona, 40 pensów za jedną sztukę. Ogórek długi, 43 pensy za jedną sztukę. Teraz brokuły, brokuł organiczny, czyli taki no lepszej jakości, 335 gramów, 90 pensów za sztukę. I takiego brokuła wezmę. Ziemniaki, no tutaj jest szerokie pole do popisu, bo wiadomo, że ziemniaki kosztują różnie, w zależności jakie weźmiesz. Tu przykładowo mamy takie ziemniaczki za 1 funta. Tam jest 1,25 kg. Tu mamy za 2 kg ziemniaczków funt 90. No mniej więcej tak to się kształtuje. Ptasie mleczko 2,50. 3,50 jak nie mamy tej karty na punkty. Club Card, Tesco Club Card. 2,50 jak mamy tą kartę. Ja biorę te ptasie mleczko. No wiem, że to co Wam teraz pokazałem, czyli te ptasie mleczko, cukier w czystej postaci, to nie jest najlepszy przykład zakupów. No ale ja tutaj, nie jest to odcinek o zdrowej diecie. Od 9 lutego przechodzę na zdrową dietę, to wtedy zrobię Wam odcinek o mojej zdrowej diecie, może kogoś zainspiruję. Tutaj jest takie steki z mięsa wieprzowego, no wieprzowinka, no widzicie ile tych steków jest, jest ich tutaj sporo. Waga tego to jest 960 gramów, czyli powiedzmy kilogram takiej wieprzowinki bez kości, z tłuszczykiem, 4,60. I teraz, moi drodzy, krewetki, które użyję do tej sałatki, to jest 170 gramów, 3 funty za taką torebkę. I chlebek. Teraz kupimy chlebek. Tutaj mamy polski chlebek. To jest chlebek zrobiony na zakwasie. Chleb polski, jakby ktoś nie wierzył. Zrobiony na zakwasie. On kosztuje funt 20 za, moi drodzy, ile tu jest waga? Półkilogramowy chlebek na zakwasie żytni, funt 20, jak widzieliście, półkilogramowy. Teraz jajka. 12 jajek,
z wolnego wybiegu, znaczy no, które znosiły kury biegające sobie tak po prostu, samopas. 2,10. 2 funty 10 pensów za 12 jajek. Papier toaletowy, funt 29 za 4 rolki, albo tutaj jest 8 rolek. Nie ma ceny, więc wam nie pokażę, zaufajcie mi. O, jest cena, sorry. 2,08 za 8 rolek. Lub funt 29 za 4 rolki. Chyba że ktoś preferuje lepszej jakości papier toaletowy, to macie tutaj funt 70 za 4 rolki, albo 7,65 za 12 rolek. Wersja double. Chusteczki nawilżone, 70 pensów. Jest tutaj 60 biodegradowalnych chusteczek nawilżonych. 70 pensów. Ręczniki papierowe, kuchenne, takie najtańsze. 91 pensów za taką rolkę ręczników papierowych. I takie chrupeczki kukurydziane, tygryski. 65 pensów, jeśli masz kartę na punkty, tą kartę Tesco. 65 pensów, takie chrupeczki. Tu wam jeszcze pokażę powidła. Jakie powidła? Tak, to są powidła, sorry, ja się jakoś bardzo na tym nie znam. No w każdym razie to są powidła ze śliwek. Funt za sztukę, jeśli masz kartę na punkty. Funt za sztukę, jeśli chodzi o dżem truskawkowy. Czekolada Milka, funt za sztukę. Tutaj jakieś batony Grześki, 25 pensów za sztukę. No i to są wszystkie zakupy, które dzisiaj miałem do zrobienia. Za te zakupy dzisiaj zapłacę i zobaczycie mniej więcej, ile dziennie wydaję, bo to jest dokładnie odpowiednik tego, ile codziennie średnio wydaję. No dobrze, tutaj nie ma jakichś takich ekstra zakupów, bo ekstra zakupy mam na myśli, że muszę kupić nagle proszek, który będzie mnie kosztował, proszek do prania, który będzie mnie kosztował, nie wiem, 7 czy 10 funtów. Ale taki proszek nie kupuje się codziennie, tylko taki proszek starczy powiedzmy na 2 tygodnie, więc mniej więcej sobie jestem w stanie wtedy podzielić tą kwotę wydaną na proszek, podzielić przez 2 tygodnie i jakby wiedzieć, ile dziennie mi wychodzi ten proszek. Czy ekstra zakupy, co tu może być jeszcze ekstra zakupem? No, już nie mówię o jakichś odzieży, butach i takich dodatkowych, nieprzewidzianych wydatkach, bo to są dodatkowe, nieprzewidziane wydatki. Ja tu mówię o średnich, codziennych zakupach żywnościowo-chemicznych. I tak to mniej więcej się kształtuje w przypadku rodziny 2 plus 1. A jeszcze wam olej pokażę. Olej słonecznikowy, funt i 9 pensów za sztukę. Albo olej wegetariański. Tutaj jest funt i 9 pensów za sztukę, ta sama cena. Majonez słynnej polskiej firmy, funt 60 za sztukę. Ogórki słynnej polskiej firmy, funt 50 za sztukę, jeśli masz kartę. Woda mineralna, gazowana, 50 pensów za 1,5 litra. Tutaj macie takie opakowanie, 6 butelek po pół litra każda. Wody mineralnej, funt 40 za te 6 butelek. Słuchajcie, wybaczcie, ale nie pokażę wam cen alkoholu ani cen papierosów, bo no ja nie kupuję, my nie kupujemy w ogóle ani alkoholu, ani papierosów, więc nawet nie jestem zorientowany, jakie są ceny i w sumie nie interesują mnie ceny. Chyba że będziecie bardzo zainteresowani cenami tych używek, no to zrobię osobny film. Moi kochani, i dziękuję wam, że zrobiliście ze mną zakupy. No niestety ja musiałem zapłacić, nie wy. Żartuję, taki żarcik. Słuchajcie, dziękuję wam za wspólne zakupy. Dzisiaj wam pokazałem średnio, ile wydajemy codziennie na zakupy w przypadku rodziny 2 plus 1, czyli rodzice i dziecko. Dziecko w naszym przypadku to jest 13-letni syn Kacper. Wiadomo, jeżeli dzieci są mniejsze, jeżeli dzieci mają, jeżeli to są noworodki, niemowlaki, no to prawdopodobnie codziennie na zakupy będziecie musieli więcej wydawać. Bo wiadomo, że takie dzieci mają inne potrzeby, musicie kupić jakieś kaszki, mleka, pieluchy i tak dalej, to no ale to już sami jesteście sobie w stanie mniej więcej doliczyć. Natomiast dla rodziny, tak jak mówiłem, 2 plus 1, 17 funtów, 59 pensów, z reguły wydaje mniej.
i ta kwota byłaby niższa, nawet teraz byłaby niższa za te same zakupy, tylko ja oczywiście gapa z natury zapomniałem wziąć ze sobą klap karty, tej karty, na gdzie się zbiera punkty Tesco. Po zeskanowaniu tej karty rachunek spada jeszcze 10-15%. Czyli gdybym nie zapomniał tej karty i zeskanował ją po tym, jak wprowadziłem wszystkie zakupy do systemu, do kasy, to ten rachunek spadłby gdzieś tak do 15,50-16 funtów. I tak mniej więcej wydaje. My średnio wydajemy między 12 a 20 funtów dziennie na zakupy, czyli nasza średnia to jest mniej więcej 16 funtów dziennie. No i to by się zgadzało, no bo jak ja to przeliczę przez 30 dni, 16 funtów to jest 480 funtów miesięcznie, zaokrąglę to do 500. No bo tak mniej więcej wydajemy. Wydajemy mniej więcej 500 funtów miesięcznie i w tym jest jedzenie i chemia. Chemia mam na myśli, że papier toaletowy, chusteczki nawilżone, jakiś szampon, jakaś szczoteczka, jakaś pasta do zębów, no bo szczotka do zębów, no to już jest większy koszt. Proszek do prania, czy jakiś tam płyn do pukania prania, to są troszkę droższe rzeczy, to są to jakieś tam dodatkowe wydatki, ale też niewielkie. Czyli te podstawowe zakupy, tak jak mówiłem, jak jedzenie i drobna chemia, to jest 500 funtów miesięcznie, plus dodatkowa chemia, jak proszek do prania, to jest jakieś 50 funtów, czyli powiedzmy 550 funtów miesięcznie. To są nasze całkowite wydatki na jedzenie i na chemię każdego miesiąca dla rodziny 2 plus 1. Uważam, że ten system zakupów, który Wam dzisiaj pokazałem, czyli kupowanie codziennie tego konkretnie, co jest potrzebne, jest najtańszym sposobem. Oczywiście, tak jak mówiłem, nie dotyczy to osób mieszkających poza miastem, muszących dojeżdżać i tracić na paliwo, czy tam na bilet autobusowy, żeby dojechać do jakiegoś marketu. Bo miałem właśnie sporo zapytań, jakie są koszty utrzymania, więc mówiłem już o tym, ale wiem, że dalej Was to interesuje, bo słyszeliście, że były podwyżki w UK. Ja też słyszałem. I owszem, podwyżki cen gazu, prądu, paliwa były. Ale w sklepach ja nie zauważam podwyżek, a jeżeli już, to jakieś minimalne. Także te nasze wydatki są takie same jak rok temu, jak 2 lata temu, jak 5 lat temu. No nie jak 10 lat temu, bo nasz syn wtedy był mały i kupowaliśmy jeszcze pieluchy, jakieś kaszki, mleka. A więc jeśli jesteś singlem, to myślę, że wydawałbyś no połowę z tego, co ja pokazałem, tak? Czyli te 250-300 funtów na zakupy, na spożywkę i chemię, albo jeszcze mniej, no. No bo ja jako osoba kupująca dla trzyosobowej rodziny i biorąc pod uwagę, że jest dziecko w tej rodzinie, no to raczej tam uważam, co jemy. Raczej staramy się jeść zdrowo, nic odgrzewać. Więc to troszkę droższe będzie wszystko. Jak sami widzieliście, ja tutaj nie doliczałem używek typu alkohol, papierosy, no bo tego nie kupujemy w ogóle. Ale mogę zrobić dla Was film ceny alkoholi, tytoniu. Mogę taki film zrobić, jeśli chcecie. I też tutaj nie włączałem w to chodzenie do jakichś restauracji czy knajp, bo my jesteśmy staromodni, jeśli chodzi o tą kwestię. Nie stołujemy się w restauracjach i nie chodzi tu tylko o oszczędność, tylko po prostu tak mamy. Lubimy gotować i gotujemy tylko w domu. Owszem, jak jesteśmy gdzieś za granicą, powiedzmy na wakacjach, zdarzy nam się zjeść coś na mieście, czy iść do knajpy, restauracji, bo nie ma w tym nic złego, ale wiadomo, to wszystko podwyższa koszty. A ja Wam chciałem pokazać, jak my żyjemy, a więc w Szkocji moim zdaniem nie jest drogo, jeśli weźmiemy pod uwagę zarobki tutaj na miejscu. Proszę się nie sugerować zarobkami w Polsce i cenami w Szkocji, no bo wtedy spokojnie mi napiszecie, że jest drożej niż w Polsce. No bo jest drożej niż w Polsce, ale ten stosunek zarobków do cen i tak tutaj jest dużo, dużo, dużo lepszy. Bo ja, przeciętny powiedzmy pracownik, który tu pracuje, za najniższą stawkę za dzień pracy, czyli powiedzmy za te 8 godzin pracy, kupi sobie 8-9 chlebów.
a w Polsce kupisz 8-9 bochenków chleba za godzinę pracy? Wątpię. Paliwa 6-7 litrów za godzinę pracy tutaj kupisz przy najniższej stawce, a w Polsce kupisz 6-7 litrów za godzinę pracy? Chciałbym. Myślę, że wróciłbym wtedy do Polski, jakbym dostawał takie wynagrodzenie, czyli około 6 zł jest litr paliwa w Polsce, to bym, jakbym około 6 litrów miał kupić za godzinę pracy, czyli zarabiać jakieś 36-40 zł za godzinę, to by wyszło za 7 tysięcy miesięcznie netto. O, fajnie, wrócił. Dobra, kochani, pozdrawiam Was serdecznie. Byliście na kanale Bez Ściemy, a mówił do Was Marcin Szymański ze Szkocji, z Edynburga. I zapraszam na kolejny film, gdzie dalej będę opowiadał o życiu w Szkocji i o podróżach nie tylko po Szkocji, ale i po całym świecie.